Witajcie. Tematem dzisiejszego filmu jest filtr wewnętrzny Hagen-Fluval serii U4. Filtr został wyprodukowany we Włoszech. Egzemplarz, którego jestem posiadaczem, został mi podarowany przez pana Bartosza Jędrzejewskiego z Torunia. Pokazywany przeze mnie filtr ma trzystopniową filtrację. Gąbka, potem wkład węglowy i na końcu coś, co zapewne służy do osadzania się bakterii nitryfikacyjnych, a nazwane tajemniczo przez firmę Biomax. Jak zwał, tak zwał, ale wygląda to na jakiś zmodyfikowany wkład ceramiczny. Albo coś w tym guście. Firma zapewnia, że ten filtr ma 1000 litrów przepływu na godzinę, pobiera 10 W mocy i przeznaczony jest do akwariów 130-240 litrów. Filtr ma ciekawą konstrukcję. Przeważnie przy filtrach wewnętrznych ich zmorą jest przymus wyciągnięcia całego filtra, aby go wyczyścić. Tutaj zastosowano ciekawe rozwiązanie. Na górze mamy klapkę, którą można otworzyć pod wodą i wyciągnąć wszystkie wkłady do płukania. Oczywiście, jak znam życie, część syfu tak czy siak przy tej operacji wpadnie do akwarium. Niestety, przy wyjmowaniu całego filtra też często tak bywa. Niemniej nie trzeba demontować całego urządzenia, żeby je wyczyścić. Jeśli jednak trzeba go wyjąć, to konstrukcja nie wymaga nadzwyczajnej siły ani zdolności technicznych, aby filtr otworzyć i na przykład wyczyścić mu wirnik. Wszystko bardzo pomysłowo się składa. Osobiście rozebrałem go do samego końca bez szukania po instrukcjach i przy tym niczego nie urwałem. Z kolejnych ciekawostek to potrójny wylot z filtra. Konstrukcja prostacka, ale skuteczna. Z pomocą pokrętła, które znajduje się na górze filtra, można ustawić wylot z dolnej dyszy, z górnej dyszy albo zamknąć obie i otworzyć jednocześnie wylot z kurtyny, czyli rurki z kilkoma mniejszymi otworami. Czyli potencjalny klient może sobie ustawić obieg wody w akwarium tak jak chce. Do tego na górny i dolny wylot można założyć takie, jakby to nazwać, coś na kształt owiewki. I te owiewki powodują, że dość precyzyjnie można kierować strumieniem wody wypływającej z otworu górnego lub dolnego. Tyle opisu. A teraz moje ręce dokonają cudu otwarcia, zamknięcia i pomacania.